Moi drodzy, jeśli nie pojawiają się Wam moje filmy, ani jakieś powiadomienia dotyczące mojego kanału, to upewnijcie się, że subskrybujecie mój kanał. Następnie kliknijcie dzwoneczek i upewnijcie się, że nie macie zaznaczone wszystko. Wtedy każdy mój film czy post, który opublikuję, pojawi się w powiadomieniu u Was na profilu. Pozdrawiam. Cześć wszystkim, cześć Cierosy. Ja jestem Cierusago. Jeśli mnie nie znacie, a chcecie zapoznać się z moją twórczością i z moją osobą, to zapraszam na wszystkie moje social media, głównie Instagramy, które są trzy, ale nie przedłużając, zapraszam do oglądania. W tym odcinku prześledzimy włosy, a w zasadzie fryzurę Dyty Górniak od tych jej znanych początków do dnia dzisiejszego. Co nosiła, jak się nosiła, jeśli chodzi o włosy oczywiście, co tam się działo, czy były duże ewolucje, czy nie. Po miniaturce możecie zobaczyć, że Edyta Górniak raczej nie należy do osób takich, wiecie, zachowawczych, ale eksperymentuje w różnych dziedzinach swojego życia, także z włosami. Także zapraszam. Od razu zaznaczam, że jestem przeogromnym fanem Edyty Górniak. Praktycznie każdą jej piosenkę znam na pamięć po prostu, od A do Z. Był czas, kiedy jeździłem bardzo często na koncerty. Niestety teraz już jeżdżę rzadziej, ponieważ no, czas mi na to nie pozwala. Mam też swoje różne sprawy i skupiłem się no, na swoich różnych działalnościach, więc to nie pozwala tak często na te koncerty jeździć, ale naprawdę był okres, że praktycznie byłem na każdym koncercie. Nawet kiedyś miałem możliwość poznać Edytę Górniak, właśnie jako jej fan, co było naprawdę dla mnie dużym przeżyciem. To było bardzo fajne. Także no, jestem wielkim fanem, więc nawet jeśli zdarzy mi się tutaj dzisiaj krytykować jakieś jej fryzury, to nie dlatego, że wiecie, złośliwie czy coś takiego, nie, nie, nie. Będę po prostu patrzył na to z perspektywy no, zawodowej, czyli jestem fryzjerem i właśnie o to tutaj chodzi. Także nie przedłużając, zaczynamy. Ok, tutaj przygotowałem sobie taki folder, gdzie mam zapisane te wszystkie zdjęcia. No i będziemy sobie oglądać i omawiać. Komentować i krytykować. Chociaż wiecie, ta krytyka to ja nie lubię krytyki. W ogóle wiecie co? Niektórzy mówią, że jest coś takiego jak konstruktywna krytyka, ale ja się do końca z tym nie zgadzam, bo jednak no, krytyka to krytyka. I konstruktywna krytyka, tak szczerze nie wiem, kto to do końca to wymyślił. No jednak konstruktywna, ale krytyka. Może dla kogoś to jest konstruktywne, ale dla innej osoby nie, więc. Ale dobra, mniejsza. Zaczynamy. No więc zaczniemy od tego zdjęcia. No i tutaj widzimy, proszę Państwa, oczywiście Eurowizja. Prawie wygraliśmy, ale dami tak wygraliśmy oczywiście. Edyta Górniak, naturalny kolor włosów, podejrzewam, jestem na 99% przekonany, że to był jeszcze naturalny kolor włosów. Lekko pofalowane włosy tutaj, bardziej grzywka uniesiona, pewnie jakiś mocniejszy lakier. No i co ja tutaj mogę powiedzieć? Wyglądała cudownie, wyglądała skromnie, pięknie i tyle. Młoda dziewczynka, pięknie uczesana, pięknie, skromnie zrobiona i to było, wiecie co? Przecudowne połączenie, bo ona wyglądała tak skromnie, ale jak otworzyła usta i ten głos, połączenie idealne, bo to jest moim zdaniem takie najlepsze połączenie, jak właśnie ktoś wychodzi skromny i wiecie, i oczywiście nie mówię, że teraz to jest źle, tak, jak jest diva, te suknie, wszystko to daje, jeszcze taki potężniejszy wydźwięk tego wszystkiego, tak, ale no tutaj wtedy, jak ona się pojawiła właśnie na Eurowizji, to było coś niesamowitego. Jeśli dobrze pamiętam, bo może się mylę, jeśli się mylę i to nie było pierwsze, taka duża, jeśli chodzi o taką dużą zmianę, to mnie poprawcie, ale podejrzewam, że wtedy to było właśnie to, czyli króciutkie włosy. I to był po prostu, wiecie, fenomen, że Edyta Górniak ma krótkie włosy. Co tam się w ogóle stało? I to była jedna z pierwszych takich, powiedzmy, publicznych osób, która zdecydowała się na no tak dużą metamorfozę włosów. Pamiętajcie, że to było naprawdę paręnaście ładnych lat temu i wtedy wiecie, kobieta krótkie włosy jeszcze u nas w kraju to o Jezu, więc moim zdaniem wyglądała super. To było jeszcze chyba z czasów płyty Dotyk. Już możecie zobaczyć, że są tutaj no, znacznie dłuższe, ta grzywka tutaj już urosła konkretnie i moim zdaniem też fajnie wyglądała, chociaż jestem fanem akurat u Edyty Górniak długich włosów, chociaż wiem, że miała bardzo wiele zwolenniczek i zwolenników, jeśli chodzi o te krótkie włosy. No mi się to podobało, ale wolę długie, wolę długie. Ale naprawdę ona ma tak. Ma. Ona jest tak piękną kobietą, że jej praktycznie wszystko pasuje. O, tu jeszcze widzicie z czasów dotyku, jak już one były chyba w trakcie zapuszczania, bo jednak ta grzywka jest dużo dłuższa, tu przy uszach wszystko sobie rośnie, więc mamy taki trochę miszmasz. Ale moim zdaniem tutaj wyglądała też fajnie. Zresztą wiecie, to było naprawdę
paręnaście ładnych lat temu, potem jeszcze jak ona tą fryzurą, wiecie, zrobiła furorę, to dużo kobiet wtedy zaczęło tak się strzyć. No i mamy czasy i właśnie tutaj nie pamiętam do końca, czy to było przed, czy po, ale wiecie, piosenka jak najdalej stąd i Impossible i takie właśnie Edyty Górne jak największe hity. No i tutaj powrót do bardziej naturalnych włosów. Chociaż jestem pewien, że tu już poszła jakaś farbka w ruch. No chyba, że to po prostu kontrastowanie zdjęcia, ale no widzicie tutaj Edytkę za czasów właśnie jak najdalej. No i moim zdaniem fajnie wyglądała, no. Wiecie, ja nie chcę oceniać tych fryzur tylko z perspektywy dzisiejszych czasów, ale ogólnie pamiętajmy, że wtedy jeszcze nie było czegoś takiego jak takie typowe ombre i w ogóle, a przynajmniej nie za bardzo u nas w Polsce, bo ogólnie dowiedziałem się o tym, znaczy dowiedziałem. Doszedłem do tego, że te wszystkie ombre, rozjaśnienia, sombre tak naprawdę były, tylko jeszcze nie były do końca nazwane. Przypomnijcie sobie na przykład Sarah Jessica Parker z Seksu w Wielkim Mieście. Ona już dawno temu miała takie ombrowe, kolorystycznie włosy. Czy na przykład Beyoncé, to już było bardzo, bardzo dawno temu, ale nikt tak jeszcze nie używał tego nazewnictwa, a w Polsce do końca nie wiedziano jeszcze, jak to się robi. No i albo ciemne, albo jasne, albo balejage i kontrasty. Więc wiecie, moim zdaniem Edyta Górniak w tych włosach wyglądała całkiem nieźle. Ona, wiecie, ma taką ciemniejszą karnację, więc te włosy ciemne jej moim zdaniem bardzo pasowały, więc jak na tamte czasy naprawdę spoko. Jeszcze wtedy tutaj nie było za bardzo doczepów. I żeby nie było, że ja coś mam do doczepów. Ja kocham doczepy. Tutaj do końca nie wiem, czy nie było doczepów. Ogólnie moim zdaniem wyglądała fajnie, tylko może zatrzymajmy się na chwilę. Skupmy się na czymś innym niż na włosach. Niestety, ale była taka moda, że robiło się takie brwi. Widzicie to? Takie ostre, odtąd dotąd po prostu odniki, trójkąty. Ona dostała wtedy takiej bardzo biczowatej twarzy, co nie do końca mi się podobało, bo dodało jej trochę latek, ale i tak moim zdaniem wyglądała pięknie. A włosy? Tutaj bym polemizował, czy nie ma jakichś doczepek, bo no zobaczcie tutaj. A zobaczcie tutaj, wiadomo, że są dłuższe, ale zobaczcie, tutaj nie ma żadnego prześwitu. Mało kto ma tak gęste włosy. Więc myślę, że tu już jakaś doczepka poszła w ruch, chociaż mogę się mylić. Tutaj te włosy już są też znacznie ciemniejsze, to już nie jest taki typowy brąz, ale już wchodzi tutaj w czerń. No do końca mi się to nie podoba, ja w ogóle nie jestem fanem takich czarnych włosów. No ale tak się nosiło. No i tutaj dalej mamy te czarne włosy, tutaj chyba jednak tu już powiedziałbym, że jest taki bardzo, bardzo ciemny brąz, ale wchodzący w taki czarny. I tu był okres Edyty Górniak, kiedy wchodziła w ten taki swój diwowy tryb, który moim zdaniem był też spoko. Wiecie, to jest fajne, że właśnie teraz oglądając te zdjęcia, dana osoba ewoluowała na przestrzeni lat i nie chodzi tylko o włosy, ale chodzi o cały strój, o zachowanie, o wypowiedzi. I to jest właśnie fajne, że się zmieniamy, a nie, że wiecie, ktoś jest cały czas taki sam, nie idzie do przodu, nie ma jakichś etapów za sobą, no to jest moim zdaniem bez sensu. I szczerze mówiąc, ja współczuję osobom, które nie mają za sobą żadnych etapów, czy włosowych, czy stylizacyjnych, czy jakichkolwiek. To jest smutne. I znam takie osoby i... A nie. Znaczy, wiecie, nie chcę nikogo zmuszać, zmieniaj się, ale ja sobie nie wyobrażam chociaż raz w roku czegoś nie zmienić w swoim życiu. Jestem wręcz uzależniony od zmiany i zmiany powodują, różnego rodzaju zmiany w moim życiu powodują, że ja czuję, że coraz bardziej się rozwijam, coraz więcej rozumiem, coraz więcej czuję, coraz więcej widzę, słyszę i to jest wspaniałe. No ale dobra, przechodzimy dalej. Tutaj nie podoba mi się ogólnie i wtedy też nie lubiłem takich, widzicie, dużych tapirów. To jest bardzo natapirowany ten tył, można zobaczyć tutaj z tyłu. Ja nie lubię czegoś takiego do końca, ewentualnie może taki ses i w ogóle, ale Edyta Górniak kiedyś miała taki czas, że te włosy były takie mocno natapirowane, co dawało jej takiego panciowego wyglądu. Nie mówię, że to było źle, ale no po prostu nie mój klimat. Ale tu można zobaczyć, że ona chyba schodziła z tego czarnego, tak mi się wydaje, ponieważ zobaczcie, że te włosy tutaj są nieco jaśniejsze niż te. Widzicie tutaj na przykład ten moment, czy ten, totalna czerń. Tu już idzie taki ciepły brązik bardziej. Nie wiem jak u was na komputerze, no u mnie to widać definitywną różnicę. Wygląda spoko, nawet z tym mocnym makijażem. Ja pamiętam, że ja wtedy już lubiłem Edytę, zresztą ja zawsze lubiłem Edytę, a jeszcze bardziej polubiłem Edytę w momencie, kiedy no Polska dosyć tak na nią najeżdżała. Polska, no tak, no nie oszukujmy się, Polska na nią najeżdżała. Dużo ludzi nie rozumie w ogóle akcji z tym hymnem i nie będę teraz się na ten temat jakby tutaj wypowiadał, ale właśnie jak ludzie zaczęli Edytę Górniak tak hejtować,
to ja właśnie zastanawiałem się, dlaczego. Wtedy zacząłem słuchać jeszcze częściej piosenek, zacząłem się interesować bardziej osobą i stwierdziłem, że ci ludzie, którzy ją tak hejtują, są naprawdę jacyś crazy i naprawdę jakiś loco. Ja nie mówię, że wszyscy muszą kochać Edyty Górniak, ale na nią w pewnym momencie leciały takie hejty, że nie wiem, ale moim zdaniem to często sfrustrowane osoby, które mają beznadziejne i nudne życie, więc sorry. No i tutaj mamy też ten divowy look Edyty Górniak, czyli burza włosów spiętych, bardzo mocny makijaż, te cienkie brewki, ale wiecie co? Powiem wam szczerze, że w tym jest coś fajnego, bo to jest wszystko takie mocno przesycone, ale to jest takie spójne i mi się to podoba. Jeśli chodzi o takie na przykład duże włosy, to je lubię. Takich gładkich tapirów wyczesanych nie do końca, ale coś takiego jak najbardziej. No i mamy po prostu diwę, no to jest diwa, nie oszukujmy się, więc pięknie. Tutaj tak samo mamy ten diwowy look. Bardzo mi się podoba ten look, w ogóle Edyta Górniak tu wygląda pięknie, jak bogini z Grecji. Zresztą ta fryzura i suknia są trochę w takim stylu. No, mega mi się to podoba. Na pewno doczepki tutaj poszły w ruch, ale nieważne. Kto dzisiaj nie ma doczepek, kiedyś się o tym nie mówiło, to było tabu, doczepy. Tak naprawdę teraz prawie każdy ma doczepy. Wiecie, wiadomo, że często gwiazdy nie mówią o tym, że mają doczepy. A dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, dostawałem często od moich klientek pytania czasami, dlaczego gwiazdy nie mówią w telewizji o tym, że mają doczepy. Dlaczego nie chcą się przyznać? Moi drodzy, są różnego rodzaju kampanie reklamowe. Wyobraźcie sobie na przykład, że jakaś gwiazda reklamuje jakiś szampon, że ma piękne, zajebiste, wspaniałe włosy i dzięki temu szamponowi te włosy takie są. I wyobraźcie sobie teraz, gdyby ludzie mieli taki dowód, taki pewne przyznanie się, że na przykład ta osoba ma doczepy. No to wiecie, to się ze sobą trochę kłóci, wiecie, szampon naturalny, beauty, włosowaniaczki i jakieś tam inne rzeczy i nagle wiecie, piękne włosy, a tam 2 kilo doczepów. No, trochę to się kłóci, więc oczywiście marketing. Poza tym ktoś, kto ma doczepy, musi mówić, że ma doczepy. To tak jakby ktoś miał makijaż, taki pełny makijaż, przypuśćmy, idzie taka Edyta Górniak, doczepione rzęsy, wszystko i mówi, mam makijaż. Po co o tym mówić? Po prostu mam i... Nie rozumiem tego. Ja naprawdę nie rozumiem, czemu ludzie się często tak nad tym rozwodzą. Idziemy dalej. O, widzicie? I tego właśnie typu tapirów ja nie lubię. No, Edyta Górniak tutaj no nie wygląda zbyt dobrze. No, może to były inne czasy, może to była jakaś, nie wiem, tematyka, odcinka, czy coś, nie pamiętam tego za bardzo, skąd to było, jak to było. Ale no, wygląda tutaj moim zdaniem trochę taki alien, chociaż ja aliena kocham. Ale no nie. To nie było zbyt dobre. Nie. Takich tapirów nie lubimy. Na pierwszy rzut oka rzucały mi się te ogromne rzęsy i powiem wam szczerze, że mega się cieszę, że dzisiaj Edyta Górniak z tych ogromnych, wielkich, ciężkich rzęs zrezygnowała, ponieważ wygląda delikatniej, kobieco, tak subtelnie, nawet jeśli ten makijaż jest jakiś mocniejszy, nawet jeśli ma mocniejszą fryzurę. Dziewczyny, powiem wam tak, ja jestem fanem rzęs, niech one będą nawet dotąd. Niech one nawet, zaczesujcie sobie nawet tam, czy nawet chłopacy, róbcie sobie co chcecie, naprawdę. Tylko błagam, żeby te rzęsy były takie lekkie, a nie takie krowy, że to wygląda jak taka obcięta do połowy rynna czarna i takie lalki, taka lalka na bel. To obrzydlistwo. I tak tutaj krytykuję, ale może komuś to się podoba i w sumie jak jesteś szczęśliwy, to sobie noś. Ale mówię z perspektywy jakby fryzjera, nie jako osoba, jako ciarłosako, tylko osobno, oddzielmy to, jako fryzjer. Te rzęsy grube krowy dotąd, że nie widać powieki w ogóle. Nie. Niech one będą dotąd. Nawet możecie sobie robić kitka nimi tak tutaj z tymi rzęsami i takie oczy mieć do góry. Okej, tylko błagam. Niech one będą lekkie. Niech to widać, że to jest rzęsa, struktura rzęsy, a nie takie grube krowy, jak obcięte nożyczkami końcówki. Dobra, rozgadałem się, bo naprawdę jak ja widzę te rzęsy, te rynny takie, no to jest mi niedobrze. Przysięgam, że jest mi tak... Mówię, długie, ogromne, ale lekkie. Dobra, skończyliśmy o rzęsach. Idziemy dalej. To mi się mega podoba. Tutaj Edyta Górniak już widać, że zrezygnowała, jak możecie zobaczyć, z takich ogromnych rzęs. I te fryzury są takie konkretne, ale to jest już taka bardziej modowa fryzura, wiecie, taka bardziej fashion. W ogóle ta fryzura jest mega super i w ogóle chyba ją odtworzę na jakiejś klientce, bo zapomniałem w ogóle o tym, że ona coś takiego kiedyś miała. Super to wygląda. I spójrzcie, też, zwróćcie uwagę też na makijaż, który też wygląda fajnie, na skroniach jest takie niebieskie. Niby nic takiego się nie dzieje, ale jednak całość daje fenomenalny efekt.
Te włosy chyba były przed tym, co pokazywałem wam przed chwilą, bo są jednak znacznie ciemniejsze i pamiętam w ogóle ten okres, to było z czasu, kiedy nagrywany był, powstał film To nie tak jak myślisz, kotku, i też powstała piosenka, którą wykonywała właśnie Dyta Górniak, którą bardzo uwielbiam, fenomenalny tekst. Teledysk taki też fajny, też mi się podobał, fajnie mi się to oglądało. I tam myślę, że, znaczy jestem pewien, że były farbowane te włosy na dość ciemny kolor, może nie czarny, ale taki bardzo, bardzo ciemny brąz. I jeśli się nie mylę, to tam raczej doczepek nie było, bo pamiętam ten teledysk, te włosy tak powiewały i były takie raczej lekkie. Dzisiaj tych włosów jest 5 razy więcej. To jest spoko, ale po prostu mówię wam, co widzę jako fryzjer. Moim zdaniem tutaj Edyta fajnie wyglądała. No i tutaj Edyta Górniak była jedną z pierwszych, z tego co pamiętam, jedną z pierwszych osób publicznych, w ogóle może i w Polsce, no może przesadzam, ale z tego, co tak się głośno mówiło w gazetach i wszędzie, to była metamorfoza Edyty Górniak, jak rozjaśniła właśnie końce. Powiem wam szczerze, że te końce nie wyglądają tutaj do końca dobrze, bo są takie, wiecie, jeszcze zjarane, no ale to też było parę ładnych lat temu, bo to było z kilkanaście lat temu w ogóle, jak ombre pojawiło się u nas w Polsce. Moim zdaniem to przejście jest ładne, ale to wiecie, to były takie początki ombre, jak jeszcze do końca nikt nie wiedział, jak to się ładnie robi. Poza tym też się nosiło takie ombre, pamiętam, też takie wykonywałem, bo to było naprawdę wtedy na mega topie, że robiło się takie bardzo kontrastowe ombre, czyli widzicie, góra jest bardzo ciemna, prawie że czarna i dół jest już jednak bardzo rozjaśniony. No tutaj te włosy wyglądają tak trochę smutno i Eddie jest trochę tutaj zmęczona? Nie wiem. Takie dosyć niekorzystne zdjęcie i te włosy też wyglądają tak nie za dobrze, no ale spójrzmy tutaj. O wiele lepiej. Wiadomo, że to już jest profesjonalne zdjęcie, ale podoba mi się już o wiele bardziej, że zobaczcie, sama góra jest bardzo ciemna. Przechodzi w takie karmelowe, brązowo-miedziane włosy i schodzi do takiego mega jasnego blondu. O wiele lepiej. Wiecie, to jest takie miękkie, jest ciemne, nawet bardzo ciemne, mega jasnego, ale to miękkie, lekkie przejście. Pamiętajcie, że często lekkość ratuje wszystko, nawet w tych waszych rzęsach, jeśli macie takie ciężkie rynny. Ale jeśli lubicie takie ciężkie rynny, to nikt wam nie zabroni ich nosić, pamiętajcie. Jest tylko moje zdanie, nie mam tutaj zamiaru nikogo obrazić, tylko po prostu no, dla mnie to jest ohydne, taka rzęsa. Tutaj porozjaśniane fajnie, taki bałagan. Ja w ogóle lubię Edytę w takim naturalnym wydaniu, takim wiecie, wild. Bywa, mega mi się to podoba. Oczywiście hair extension bitches, ale mi się to mega podoba. Jak powiedziałem na początku filmu, ja kocham doczepy. Krótkie, długie, wielkie, naprawdę kocham doczepy. Tutaj widzicie, że jest bardzo ciemna nasada włosów i przychodzi w jasny. Ale to jest to tak zrobione i niektórzy mogą uważać, że te włosy są takie nieuczesane i w ogóle, bo słyszałem taką opinię w ogóle po tym odcinku, bo to jest z jak oni, nie, to jest, bo to jest z programu Jak to leciało. W ogóle bardzo fajny odcinek, fajnie Edyta tam wypadła moim zdaniem tak mega naturalnie i miała chyba jakiś mega fajny mood, feeling. I te włosy mi się bardzo podobają, wygląda tak bardzo młodzieńczo, świeżo, wygląda moim zdaniem jak nastolatka, więc mi się to bardzo podobało. Ja w ogóle lubię takie messy hair. I teraz uwaga, bo tego mogliście nie widzieć. Oczywiście to było tylko przez jakiś czas, bardzo krótki etap, ale tak, Edyta Górniak miała kolorowe włosy, a ten look kochałem. I w ogóle ta linia tutaj namalowana i te włosy, to jest... Pamiętam jeszcze, jak miała taką suknię w ogóle z flagi zrobioną. To wyglądało tak fenomenalnie. Ja w ogóle lubię takie, wiecie, inne looki. I ja się bardzo cieszę, że Edyta Górniak właśnie poszła w różne takie ekstrawagancje, w kombinacje. Mega, mega fajnie. I ja w ogóle Edytę Górniak najbardziej lubię w takim wyluzowanym stylu. Oczywiście też kocham, jak wyjdzie diva, suknie, wiecie, wszystko. Ale nie ta diva do końca z tymi tapirami. Ale właśnie ta diva z okresu, tak powiedzmy, z 5 lat temu, jaka się zaczęła, to dla mnie mega po prostu. Ale taki jej wyluzowany styl, taki wręcz no międzynarodowy, amerykański, kocham, naprawdę, to w ogóle super. Ale potem przyszła pora na piosenkę i single Your High, którą uwielbiam do dziś. Cały czas mam ją na mojej playliście i słucham, i słucham, i słucham. No i słuchajcie, Edyta Górniak wygoliła sobie głowę. Nie całą, ale jednak wygoliła. I to był szok dla wszystkich. Różne strony plotkarskie o tym pisały, że Edyta Górniak zapłaciła 10 tysięcy za swoją fryzurę. I tak, ludzie płacą tyle też u fryzjera, uwierzcie mi. Więc jak ktoś mówi, że u mnie jest drogo, bitch, please.
Więc tak, Edyta Górnik zapłaciła za tą fryzurę, tak, domniemają, że 10 tysięcy. Jestem w stanie to uwierzyć, bo jak wiecie, pracowałem z jednym fryzjerem, który za doczepianie włosów czasami brał też około 9-12 tysięcy, zdarzało się. Plus jeszcze oczywiście jakieś tam rozjaśnianie i w ogóle. Więc Edyta Górnik tutaj miała dosyć długie, przedłużane włosy, takie blond ombre. I moim zdaniem tutaj wyglądała genialnie. Wyglądała genialnie, po prostu, wiecie, te delikatne rzęsy, taki make-up no make-up, zaznaczone usta, świetne. Po prostu świetne. Pamiętam, że wtedy miałem taki tryb, że każdemu chciałem robić taką fryzurę. Przychodziła moja klientka jakaś, a ja, może na Edytę Górniak, może na Edytę Górniak, nie? Oczywiście kilka mi się udało, ale pamiętajcie, że brałem też pod uwagę to, żeby to pasowało danej osobie i robiłem to jakby pod tą osobę, a nie, że kopiuj wklej Edytę Górniak. Bo nawet jak robię coś na Rianę, na Shakirę, na Britney, na Edytę, na Justynę czy na kogoś, to jakby odwołuję się do tej fryzury bazowej, którą ma dana gwiazda, ale przekształcam ją na mojej klientce tak, żeby pasowała do niej, jeśli się da. Jeszcze jak Edyta Górniak miała wygolone te włosy, to nosiła różne fryzury. Tu możecie zobaczyć takie podpięte włosy z taką grzywą długą z loków, albo z takich fal i z tyłu miała takiego kitka równego, prostego i ten bok wygolony, ten akcent na usta, delikatnie zaznaczone oko, fenomenalnie wyglądała, po prostu wygląda jak nastolatka. A ten look dla mnie to po prostu jest jeden z najlepszych looków, jakie ona kiedykolwiek w ogóle miała. Jej uroda taka oryginalna jest tutaj mega podkreślona. Te włosy niby tworzące takie rogi, ale nie do końca i te fale, te doczepy, ja to wszystko po prostu tak kocham. I ten kolor tych włosów, nieważne tutaj są doczepiane czy nie, ale ten kolor tych włosów, ten subtelny make-up. Rozpływam się. Potem Edyta Górniak skróciła włosy i nosiła taki kolor, co mi się do końca nie podobało, bo moim zdaniem była taka mdła. Ona wyglądała jak super moim zdaniem, ale nie tak super jak zazwyczaj, ponieważ widzicie, one od skóry były tylko troszeczkę ciemne, tak tutaj ciut i te włosy tutaj były takie śniade, jak jej cera, wszystko połączyło się w taką jedną wielką plamę. Ja jednak wolę, jak Edyta Górniak ma jakieś takie kontrasty. Wygląda to lepiej do jej typu urody moim zdaniem. Tego typu kolor włosów Edyty Górniak ja uwielbiam najbardziej, czyli takie wiecie, karmelowe, miedziane nawet włosy wchodzące w taki brąz albo wychodzące z takiego brązu. No spójrzcie, jakie to jest połączenie do jej oczu, to wygląda genialnie, to jest po prostu genialne. Dzisiaj Edyta Górniak wygląda tak, te włosy dalej są takie ciepłe, to też wiecie, kwestia jest światła, fotografa i w ogóle, ale ten subtelny make-up, te włosy takie naturalne, pięknie. Tak, pięknie. I widzicie moi drodzy, Edyta Górniak ma chyba z 50 lat jakoś tak, a tyle ile fryzur miała i różnych kolorów włosów i różnych uczesań jest ilość praktycznie niezliczona. A ty jak często zmieniasz fryzurę? Daj znać. I daj mi znać, jaka fryzura Edyty Górniak najbardziej ci się podobała albo z jakiego okresu Edyty Górniak najbardziej lubisz. Jeśli odcinek ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału i zapraszam cię na moje wszystkie social media, które pojawią się tutaj na dole. I do zobaczenia w następnym odcinku.